Do tragedii doszło po godzinie 8 rano na drodze numer 323 pomiędzy Lubinem a Rynarcicami. Kierujący samochodem osobowym marki BMW prawdopodobnie wpadł w poślizg, zjechał na przeciwległy pas ruchu, uderzył w drzewo prawym bokiem pojazdu. Na miejscu zginęła 34-letnia kobieta, była pasażerką BMW. Kierowca został odwieziony do szpitala. Nocne opady deszczu, a potem temperatura poniżej zera spowodowały, że rano wiele dróg było wyjątkowo śliskich. Nie wszyscy kierowcy zachowali ostrożność. Prawdopodobnie kierujący nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, dlatego też padł poślizg i uderzył w drzewo. Droga w obu kierunkach była nieprzejezdna, policja wytyczyła objazdy. Sprawy wypadku będą szczegółowo wyjaśniać lubińscy funkcjonariusze.